pamiętam, jak wprowadziłam się tutaj właśnie 6 lat temu, to ubolewałam, że właśnie na mojej łące w ogóle nie ma mniszka lekarskiego, bo chciałam sobie zrobić syrop z mniszka i na całej tej łące był chyba jeden mniszek i widzę teraz, że ten mniszek się tutaj rozmnożył i jest go nawet tutaj całkiem sporo. Tak więc w tym roku może uda się wykonać właśnie taki syrop z mniszka zbieranego na mojej łące. Może to nie jest jakieś morze tych mniszków, ale myślę, że na taki pierwszorazowy syrop wystarczy. Tutaj do tej mojej werandy zrobiłam sobie drzwi z palet. Tak akurat się składa, że idealnie tutaj rozmiarowo pasują. A musiałam jakoś to zabezpieczyć, ponieważ pieski rozgrzebałyby mi tą ziemię w skrzyni, w skrzyniach. I też niestety muszę tutaj poinformować, że popsuł mi się mikrofon. Więc jak będzie kiepski dźwięk, no to niestety nic na to nie poradzę. Bo nie mam pojęcia dlaczego, ale no nie nagrywa dźwięku. Tutaj jedną skrzynię już sobie wykonałam. To było zrobione trochę na takim spontanie, bo przenosiłam sobie deski i mówię, sprawdzę sobie, jak one tutaj w ogóle pracują, jak wkręty się w nie wkręca. I okazało się, że deski są po prostu tak fajne do pracy, że po prostu, nie wiem, w 20 minut, jak się rozpędziłam, to całą tą skrzynkę skręciłam. Jeszcze mi się została druga. Z drugą będzie troszeczkę ciężej, bo sobie łączę deski, żeby były dłuższe, bo już nie było większych wymiarów. A te deski sobie zamówiłam na Allegro i są naprawdę świetne. Są wyheblowane, gładziutkie, zaimpregnowane. Jest to sosna i właśnie no jest ona bardzo miękka. Także do takiej pracy pozórkowej bardzo fajna, jeśli nie będziemy po tym chodzić, bo wiadomo, tak sosna nie bardzo nadaje się na schody na przykład, czy podłogę, czyli coś po czym chodzimy, ale myślę, że właśnie na taką skrzyneczkę to jak najbardziej.
Thank you.